Cześć, Tesmo. Nie wiem, gdzie jest Nunu i to jest, znaczy ten Hekarim. Popatrzcie, widzicie mój top jest z pozycji, do której mogą go zdejmować. Nie wiem, co tam się dokładnie stało. Dziękuję ci stary za 2 dolarki. Poza tym robiłem przed chwilą poradnik do Nuno i pierdoliłem przez... Bardzo dużo mówiłem przez bardzo długi czas, więc jakby... Rozumiem to coś. O. Nie ma many tym Nasus, więc nie sądzę. Flaszku! O nie, ograła go, wiedziałem, ale to powinno być dużo się... No nie ma many, a może będzie miał manę. Nie, dał się zbejtować. No dobra, przynajmniej zginie od tego. Przynajmniej pomyślał tyle, żeby zginąć od... Hekatop, o kurwa, to jest się...
Hej, pytanie, czy Szako obecnie jest mocny? Widzę, że jest na stronach w top 5 junglerów obecnie i zastanawiam się, Szako mocny? Czy lepiej sobie od Pushik uzasadni, dlaczego mocny lub słaby? Pozdrawiam. Bo jest jebanym z lesem, jak to mam uzasadnić? No po prostu bezużyteczną postacią, no. Liczysz na losowe kille, jeżeli ich nie masz stracić gównem. Dziomek, zagraj sobie jakąś Sejuani, nie żartuję w tym momencie. Chcesz elo, graj tankami. Znaczy, jeżeli lubisz Szako i jesteś one trick pony Szako, to możesz grać Szako. Nawet jest taki koleś, co dobił Challengera, grając Szako i Dianą na topie. Ale to są postacie typu... Co pierwsze dobił Challengera, dlatego że teraz same główne grają i bardzo dużo osób, które nie zasługuje na te rangi, ma takie rangi. A co po drugie, i tak wydaje mi się, że jakby Szako jest słabą postacią. Ale jeżeli naprawdę podoba ci się... Bo Szako to jest jedna z tych postaci, że żeby nią dobrze grać, musi ci się ta postać podobać. To jest tak samo jak... Kurwa, nie wiem. Inna postać, która jest podobna. Ale są takie postacie, że musisz nimi, żeby nimi dobrze grać, musi ci się ta postać podobać. Nie możesz grać postacią, która ci się nie podoba i będziesz nią dobrze grać. I Szako należy do tych postaci. Nie wiem, Urgot, Teemo, no takie bezużyteczne postacie, no. Znaczy teoretycznie nawet Nasus może być jedną z tych postaci. O kur... Fanatic Cups, coś ty tu kurwa szukasz. Chyba chce mnie zabić. No, szukali i znaleźli. Znaleźli double kill, dlatego że nasz Azir nie ruszył się przez ten cały czas, a wszyscy mają low. Ale to z drugiej strony też przez to, że mieli jedną zonę. Jakby nie zonia Fiore, to byśmy zabili. Z drugiej strony, no, ta akcja była skomplikowana, mogą po prostu mnie pomagać. Lola, jakbym miał też headbuffa, byłaby łatwiej. Ej, jest duża szansa, że on zabije. Chyba. W sumie mała szansa, ale jest szansa. O, to było dobrze rozegrane. Jak tu by się Gali zaczął tepować, to były trochę ripon, ale... Każdy dzięki za 2 dolary, stary. Nasz robot to 2 smurfy. Predator jaki ma teraz cooldown? Mały. Kurde, trochę słabo używam tego warda, ale nie chce mi się przyznać. Ja zdaję sobie sprawę, że oni tam są i dlatego każdy musi się cofnąć. Bo Caps wie, że jego duo bot jest skończony i teraz pytanie... A, no cóż... Tylko tu może...
ja bym chciał wejść do dżungli, chciałbym zwardować i chciałbym nie zginąć. Ale tutaj za bardzo nie ma żadnych nice. Także nie wiem, czy skok, czy stun jest lepszy. Tutaj to jest dobre. Tip. Widziałem, że Ambition maksował Q, ale on też szedł pod ofensywę. Odbijecie z od dna w LCS, wierzę w ciebie. Ja tam biegnę, tylko że ten Nasus przeżył, tylko problem jest to, że i Gal jest zwykły. Kurde, i teraz jeszcze mam manę, to też jest słabe. Słyszałam. Dobra, tutaj Ninja Tabi albo Merkury. Dlatego, że Merkury przydadzą się na te dwie postacie, ale Ninja Tabi przydadzą się na Twitcha i kiedy nie mam doża. Generalnie zdecydowanie wolę Ninja Tabi, szczególnie w solo queue. Także pójdziemy po Ninja Tabi. To kupiłem trochę bez sensu, bo po prostu robię Trinity Force'a, ale to mi się raczej aż tak nie przyda, tylko raczej HP mi się... Fej... Shin jest najlepszy. Jak masz Shina, jest super. Ale jak nie masz Shina, to chociaż Fage jest lepszy. To Shin jest najtańszy, ale sama mana mało daje. W każdym razie chciałbym zrobić kampy z bota i chciałbym iść do Tristanu, żeby dalej z nim pushować. No i trzeba uważać tutaj, bo ten Galio staje się strasznie silny po dopiero. Jeszcze ten... Kurde, oni mogą jeszcze tą grę wygrać, dlatego że jakby... No właśnie dlatego. No, jak widać, chyba mnie tu nie powinno. A spierdoliłeś koncertowo, Jankos. Było trzeba jechać do Stanów, skoro miałeś oferty. Dziękuję ci za 10 dolarów, zys. Wydaje mi się, że nie do końca, ponieważ ze spokojem możemy się odbić od dna. I tak Limbo, LDN, wydaje mi się, że się odbijemy od dna. Dzięki ci bardzo też za donate. Tomas Beat, dziękuję za 13 miesięcy. Jak leci przy Soniaku? Bardzo dobrze. Zupka za ciebie, stary. Nasz top laner jest 2 level do tyłu, jest strasznie, strasznie słaby. Widzisz, że też jestem teraz 2 level do tyłu, jestem strasznie słaby, słaby w porównaniu do tego Nasusa. Znaczy do Hekarima. Nie wiem, czy tam się opłaca iść. Dlatego, że to może się skończyć tak jak wcześniej się skończyło fejszekowanie mojego lasu. Prawie. No dobra, robią to, więc powinniśmy o to walczyć raczej. Tu jest trochę ciężej gonić, ale pewnie się nie stanie go zabić. Albo nie. To jest Twitch na pewno, tak. Nikt nie dobił tego od wczoraj.
Jedyny minus tego, że zgarnęli Heralda jest taki, że nie jesteśmy w stanie wziąć Tyletanem idzie łatwo, bo Tristana nie będzie w stanie studiować Tyletanem idzie w najbliższej przyszłości, nie wydaje mi się przynajmniej. Ale i tak trzeba grać wokół Tristana, bo jest super na. Dobra, ona weźmie ten inhibitor, a idę puszczać mida, nie ma sensu się cofać. Jest duża szansa, że ona albo się cofnie, albo stepuje. Więc nie sądzę, że ja powinienem do niej biec. Wydaje mi się, że lepiej, że ja będę puszczał dalej. Chociaż też nic nie spuszuję raczej. Tylko trochę obiję turret, nie? Co najwyżej, bo ten turret ma full HP, ja nie jestem Jaxem pod speed push, tylko takim bardziej pod tanka. Tak pół na pół powiedzmy. Teraz chciałbym ewentualnie wejść im na red buffa. Dobra, jeden z nich będzie Libra, czy jeden mi się wydaje. Może nawet dwóch.
W sensie chciała zabić dwie osoby i nie zabiła ani jednej. Ciężko mi powiedzieć, Biaz, nawet nie wiedziałem, że pisałeś, wiesz co? Nie sądzę, żeby to była prawda. Albo inaczej, ja wiem lepiej, jakie mam problemy, niż oni wiedzą, jakie mam problemy. Jeżeli myślałbym, że ja jestem problemem, że gram za słabo na nasz poziom i że jakby jeżeli ja będę grać lepiej, to będziemy wygrywać, to prawdopodobnie zrobiłbym coś w tym sensie, spróbowałbym grać lepiej, nie? Ale to jakby nie jest nasz największy problem w tym momencie. Na Jaxie lubię maksować Q i E. Znaczy oba skille maksuje się fajnie, tylko nie wiem, który pierwszy. Niektórzy maksują Q, niektórzy E. Ja czasami robię to i to. Ciekawe kto. Bum bum. 6 miesięcy. W czasie dużo siadne jest na tej kamerze. Na pewno wyszło.